bardzo baśniowa praca Ewy Salamon, przedstawiająca sowy, lwa i nietoperza, powstała prawdopodobnie w początkach lat 80. dla czasopisma dla dzieci Płomyczek. Salamon studiowała na warszawskiej ESP, obroniła dyplom w 1960 roku w pracowni profesora Jana Marcina Szancera. Zajmowała się grafiką użytkową, ilustratorstwem, projektowaniem plakatów, pocztówek czy kalendarzy. Zilustrowała około 100 książek dla dzieci i młodzieży. W tym Gianniego Rodariego Bajki przez telefon, Wiktora Woroszylskiego Łgasz czy Walentina Bieriestowa Dróżka przez las. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach grafiki książkowej. W 1982 roku otrzymała Nagrodę Państwową Prezesa Rady Ministrów za ilustrację do książek dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy na stronę www.artikus.pl do działów grafika artystyczna oraz propozycje na prezent.